Biedna Ali Ryan. Nawet San Marino jej nie chcieli. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Brada Maja, w którym oceniać będę piosenki wybrane na Eurowizję 2020. Dzisiaj będą to Portugalia, Macedonia Północna i San Marino. I nie może się zacząć ten odcinek inaczej niż od zadania z mojego magicznego pudła, które jest po prostu tak już, taką destrukcję przechodzi jak mój mózg. Zadanie na dzisiaj to kuchenne rewolucje. Każdą z piosenek opisz jako potrawę i określ jej smak. Także dzisiaj nie mam co prawda blond, peruki z falowanymi włosami, ale wyobraźmy sobie, że jestem taką muzyczną Magdą Gessler. I nasze menu otwiera dzisiaj Portugalia. Zobaczymy, czy będą wykwintne dania, bo Portugalia ponownie przeprowadziła swoje Festival de Canção. To już brzmi, prawda, wybornie, wytrawnie. A ich utwór, który zwyciężył, to Medo de Sentir, który wykonywać będzie w Rotterdamie Eliza, która ma 21 lat. Młoda kuchareczka. Jestem głodny. Jestem głodny muzycznych wrażeń. Już mi się ten strój przypomniał z takimi księżniczkami z Disneya. Bardzo portugalska energia. Póki co ten utwór jest trochę wolny. Już szybciej rozmraża się mięso. Trochę jak na apelu szkolnym. W sumie powinienem się powiedzieć na szkolnej stołówce. Dobra, coś się może zacznie dziać. Mam nadzieję. Bo rytm trochę, wiecie, przyspieszy, trochę się podbił ten instrumental. O. I to był bardzo fajny moment. No tutaj bym się spodziewał właśnie jeszcze większego walnięcia. To takie... Określiłbym ten utwór mianem dania. Myślę, że byłby to trochę taki rozgotowany ryż z mrożonymi warzywami i nieprzyprawionym kurczakiem. I bez sosu. To jest to danie. Dlatego, że nie masz ochoty tego jeść, mimo że może wygląda to nawet ok, bo z każdym kolejnym gryzem nabierasz po prostu, wiecie, no, przepełnienia w ustach i po prostu tylko to wypluwasz. Jakby podsumowując, ten utwór się rozmemłał. On się po prostu, jak już się zaczął rozwijać w pewnym momencie i jak nawet był fajny moment, to aż się prosiło, żeby jeszcze i jeszcze dawać. Nie, no po co? Więc powiem wam szczerze tak, Portugalia nie jest raczej chyba krajem, który jest w stanie mnie jakoś zachwycić w ostatnich latach. Doceniam fakt, że śpiewają po swojemu. Sama melodia generalnie jest bardzo prosta, w sensie nie jest jakaś mocno skomplikowana i nad wyraz artystyczna, czy tam ambitna, więc to jest, że jest to dosyć przystępna melodia. Natomiast, tak jak mówię, jak na balladę, no dobra, no taka typowa ballada, takie typowe danie. O, czyli można było zrobić to lepiej i ugotować to lepiej. Dzisiaj będzie bardzo kulinarnie, zgodnie z challenge'em, ale ja muszę tę piosenkę ocenić i daję punkty 3. To była przystawka, teraz czas na danie główne, a zaserwuje nam je Macedonia Północna, która po zmianie swojej nazwy zaczęła odnosić sukcesy. Mianowicie w zeszłym roku Tamara Todewska zajęła najlepsze miejsce póki co dla Macedonii i tym samym została zapamiętana za to, że wygrała głosowanie jury. Raczej nikt się tego nie spodziewał, więc
przewiduje się nawet, że nasza Alicja mogłaby w tym roku być taką Tamarą Todecką. Czy tak będzie? Życzyłbym sobie, żeby Alicja zdobyła pierwsze miejsce u jury. Brzmi to tak nierealnie, że nawet sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić w tej chwili. Ale w Macedonii bronić w tym roku będzie mężczyzna. Mianowicie będzie to Wasil z utworem You. I wszedł on, cały na czerwono. Jakiś romans z barmanem? Patrzą na siebie, a przynajmniej on na niego. Gdzieś tam takie fajne dźwięki słychać, takie wiecie... Takie wiecie... Francuskie uliczki? W Macedonii? Zawsze mi się akordeon kojarzy z Francją. Kiedyś Macedonia chciała tańczyć sama, teraz jest chce tańczyć z kimś. Wysoko! Ciężko mi się odnieść, ale tak mi się całkiem podoba. Ale lubię, jak ten akordeon wchodzi. Mam wrażenie, że ten teledysk nie pokazuje tej dynamiczności w muzyce. On jest zbyt wolny. Zbyt mało, za mało dynamiczny. Mam wrażenie, że tu mi się dużo dzieje, a tutaj tracę. Nie mam styczności, łączności. Nie wiem, czy oni poszli w disco w końcu, czy co, ale lubię. Jeżeli miałbym to określić jako danie, to chyba byłaby to, nie wiem, jakaś zupa może. Może rosół ze ślimakami, o. Bo pojawiają się takie jakby połączenie dwóch stylów w muzyce i disco i... Trochę Bałkany, trochę Francja. To wszystko zusammen, jak to mówią Niemcy. I wychodzi You. W sensie, podobało mi się to. I wydaje mi się, że można by to fajnie ugrać na scenie. Trochę zabrakło mi właśnie dynamiki w obrazie i przez to czułem, że ta piosenka jest wolniejsza niż się wydaje w rzeczywistości. To mnie też przeszkadzało. I trochę mi się też wydaje, że tak naprawdę mało jest zapamiętywalności. Że mało jest... Że ta piosenka jest mało chwytliwa. Jak na piosenkę o tańcu. Więc dla Macedonii to jest punktów 5. Myślę, że to jest dobra ocena. I było to danie całkiem strawne. Można by powiedzieć nawet lekko strawne, ale pojawiły się lekkie wzdęcia. To teraz czas na lekką mrożonkę, mianowicie San Marino odmraża swoją wokalistkę z 2011 roku i Sen Hit będzie ponownie reprezentować po 9 latach San Marino. I San Marino zaskoczyło ponownie nie tylko wyborem reprezentantki, ale również tym, że dostaliśmy możliwość wyboru piosenki dla Sen Hit spośród dwóch, które nagrała. Były to piosenki Freaky i Obsessed i niewielką różnicą procentową, bodajże 48 do 52 mniej więcej, wygrało Freaky. Więc Freaky Freaky do Afryki. Freaky, freaky, freaky. Drinks on rooftops and kiss in the dark. Dzień dobry. Ona wygląda jak Flair East, która miała jechać z Wielkiej Brytanii podobno. Czy takie były plotki tylko? Woo! Maruf, czy to ty? 80s vibes! Freaky freaky! Jezus, ja jestem dzieckiem disco lat 80. Mimo, że nie urodziłem się wtedy. Ale kolory właśnie, ten rytmy, taniec, zabawa, brak barier. Tu jest pełno takich seksualnych obrazów, bym powiedział. Bardzo odważnych, jak na San Marino. San Marino
i disco to jest moja miłość, Spirit Animal. Jezus, jaki gangbang, orgie tutaj się odczyniają. Maruf byłaby dumna. Bez San Marino Eurowizja nie istniałaby, to jest stan umysłu, bardziej niż Rosja. Freaky freaky, freaky freaky freaky. Ktoś bierze narko... A szczególnie reżyser tego cuda. Nino San Marino to jest absolutne guilty pleasure. Mniej więcej jak Serbia dla mnie w tym roku. Jakby energia, rozrywka, zabawa, seks. Naprawdę, takie lata 80. w czystej postaci. Nie ma zahamowań, nie ma barier. Wszyscy się po prostu... Cuzamen. Dzisiaj drugi raz użyłem tego słowa, ale jakoś tak, wiecie. Obrazuję dobrze, co zobaczyłem. Tekst taki bardzo, bym powiedział właśnie, no... Wszyscy mamy prawo, żeby być... walnięci. I w sumie trochę tak jest. No... Jak mam to ocenić? No, nie mogę wziąć tego tak na poważnie, bo no, to by musiało być zero pewnie, ale jestem ogromnym fanem rytmów lat 80. związanych z disco, więc moje tutaj serducho zabiło. Natomiast jeżeli chodzi o Danię, no myślę, że bym porównał to trochę do Czerniny. Albo to lubisz, albo nienawidzisz. Większość będzie raczej nienawidzić. Ja akurat Czerninę uwielbiam i trochę krwi musiało się polać, najwidoczniej tutaj polała się ślina. Ale dla mnie to było bardzo smaczne, ale nie dawkowałbym sobie tego zbyt często. To jest raczej taki rarytas, taka przyjemność co jakiś czas. Więc pozostawiam sobie tę przyjemność na maj prawdopodobnie, a San Marino dam takie, dam im 4, no niech mają. 4 w szkole to jest dobra ocena, prawda? Więc to by były wszystkie oceny na dziś. Tak przedstawia się moje top. Czy smacznie, czy niesmacznie, sami to ocencie. A wy oczywiście w ubiegłym tygodniu też mieliście możliwość zagłosowania i oto wasze top. Więc zerknijcie, jak bardzo się różnimy. I czy może zdziwi was pozycja waszego faworyta. Wasze zadanie jest również proste. Macie zostawić komentarz, w którym ocenicie te piosenki i również porównacie je do różnych potraw. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!